Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów i partia pomiędzy Viditem a Hikaru Nakamurą. Już rusza drugie koło w turnieju, więc ciekawe partie na pewno będą się pojawiać, ale ja chcę zadać pytanie, dlaczego bardzo często grają tutaj partię włoską na najwyższym poziomie? Partia włoska oczywiście jest debiutem bardzo popularnym, tyle że nie jest rozgrywana głównie systemem takim romantycznym, czyli szybkie, gambitowe D4, tylko właśnie dużo strategicznych manewrów. No i jest trochę nudno, powiem szczerze, jeśli chodzi o partię włoską w moim odczuciu, no ale widocznie taka jest strategia. Fajnie byłoby, jakby któryś z panów zagrał troszeczkę ostrzej. No i Vidit rozpoczął ruchem E4, Nakamura E5. Skoczek na F3, skoczek C6, goniec na C4, skoczek wyjechał na F6, no i D3. Tak grają początkujący zawodnicy, dzieci, trzecie kategorie, drugie kategorie, no a na najwyższym poziomie, jak widać, też tak grają. Szkoda, bo chciałoby się zobaczyć jakieś ostrzejsze debiuty, bardziej ryzykowne, a tutaj ze strony Nakamury jest H6, C3, oczywiście C3 jest ruchem standardowym w partii włoskiej, żeby dojść do ruchu D4 w przyszłości i ewentualnie mieć schowanego gońca. Idea jest też taka, że jak skoczek zagra na A5, to goniec idzie na B5, jak będzie goniony przez pionka, to sobie tędy fajnie ucieka i wraca na C2, potem D4. Taka jest tutaj idea w partii włoskiej, czy też w hiszpańskiej, to jest taki typowy motyw. D6, roszada i posunięcie G5 ze strony Nakamury. No i ten ruch mi się podoba, bo on jest takim zaostrzeniem trochę pozycji, ale ten ruch nie jest jakimś wybitnym oczywiście też posunięciem. Znaczy pomysł jest dobry, Nakamura próbuje jakiejś tutaj ciekawej idei, lecz Vidit gra swoje po prostu. Skoczek z B na D7. Posunięcie G4 nie byłoby najlepsze z uwagi na przykład skoczek H4. Przestawmy to. Skoczek na H4 i skoczek fajne miejsce łapie na polu F5. A jeżeli nastąpiłoby tutaj bicie, no to odbijamy to skoczkiem. Jeżeli jest odbicie hetmanem na H4, to posunięcie na przykład mocne F4 z niezłą jazdą robi się gorąco i dosyć romantycznie. Nawet F5 nie przeszkadza, bo skoczek G3 i tu białe myślę, że miałyby fajną inicjatywę. Król zroszowany, król przeciwnika niezroszowany, robi się gorąco. Można próbować rozwalać centrum i grać po polach słabych, jeśli chodzi o stronę przeciwnika. Poza tym też tu wybicie grozi skoczek na F5, więc no myślę, że czarne na to na pewno nie chciałyby pójść. W każdym razie. Posunięcie teraz ze strony Nakamury to goniec G7, goniec B3, A5 i jest ruch A4, czyli przytrzymanie tutaj trochę, można powiedzieć, przestrzeni na skrzydle hetmańskim. Jest roszada, skoczek na C4. No i to jest ruch, który manewruje przez E3, przez F5, przez D5, przez G4, więc to są takie typowe manewry, tego nas panowie uczą w tym debiucie. Ruch goniec E6, wieża E1, tu oczywiście bicie jest fatalne, bo goniec B3 będzie, goniec białopolowy będzie dobrą figurą w tym układzie, więc za bardzo nie można czarnymi tego wybić. Wieża E8, czyli manewry, nudy i H3. To jest ciekawy ruch. Ja często w swoich analizach powtarzam, że jest taka zaczepka na ruch G4, tylko że ten ruch teraz nie jest najlepszy. Z prostego powodu. Wybicie, i tu się bardzo narzuca wybicie gońcem, żeby związać, ale jest skoczek na E3. Nawet jakby tutaj skoczek wybił, to też jest skoczek na E3, po prostu z wymianą i ze słabym pionkiem na H6, który zostaje. To takie niuansiki, które powstają na pewno w partiach najlepszych zawodników, ale po biciu gońcem skoczek na E3, goniec na H5 by poszedł, żeby tu trzymać cały czas związanie i skoczek wlazuje, chciałem powiedzieć, wchodzi na pole F5, wlazuje, ale wymyśliłem sobie słowo. W każdym razie skoczek na F5, teraz zwróćcie uwagę proszę, że skoczek silny, goniec się wycofał, jedno związanie nic nie daje, zawsze można od tego szybko uciec, nie wiem, grając tak na przykład, chociażby w najprostszy sposób. W każdym razie to jest dobrze chronione. No tak Nakamura nie chciał grać, poszło w tej pozycji zupełnie inaczej, hetman zagrał na D7, goniec na D2 na spokojnie, wieża AD8, czyli wprowadzenie każdej figury, hetman C2, D6, goniec na A2. Zobaczcie, no to są właśnie taka jest właśnie partia włoska na najwyższym poziomie.
Skoczek na h5. No i ten skoczek znajduje fajną placówkę na polu f4, jednakże nie ma nic za darmo. Jest skoczek na e3. Tu trzeba brać pod uwagę oczywiście bicie na h3, które no też nic nie daje. Białe się spokojnie tutaj bronią. Skoczek bardzo silnie broni bardzo ważnych pól g4, g2. W tym układzie nastąpiło wybicie, wieża zbiła, skoczek na e7, przemanewruje się tutaj ta figura i d4. No i teraz Nakamura mógł fajnie uderzyć posunięciem d5, żeby spróbować tutaj troszeczkę zamieszać w pozycji, no ale pewnie nie chciał napotkać na taki ruch, tutaj trzeba było oddać tego fajnego gońca, no i po takich ruchach ciężko powiedzieć w sumie jak grać dalej, no ale zadyma na pewno jakaś by była, pewnie coś mu się tam nie podobało, w każdym razie w tym momencie nastąpiło zagranie, już pokazuję, bicie na d4. Pionek wybił, d5 nastąpiło teraz i posunięcie e5, tu się pojawiło słabe pole, wieża zagrała na c8. No i teraz Vidit, no jakby to powiedzieć, zagrywa posunięcie wieża a3. Bardzo ładny ruch, taki ideowy, żeby tutaj stanąć na przykład i fajnie grać po linii. Jeszcze wrócę do jednej opcji, mianowicie skoczek na f4 mógłby zagrać tutaj Nakamura. Fajny ruch, który pokazuje, że skoczek też wrócić może na e6 i fajnie kontrolować te pola centralne. Tak już Nakamura grał w jednej partii, jednakże było inaczej. Wieża c8, wieża a3. Posunięcie C5, no i tutaj poszło bicie. Niby znak zapytania, ale nie jest to jakiś ruch przegrywający absolutnie. Można by było spróbować po prostu zagrania skoczek G4. Skoczek tu stoi bardzo fajnie, a po wybiciu na przykład hetman B1. No i jak tutaj można byłoby grać dalej? Na pewno wieża B3 jest ciekawym planem, żeby atakować tego pionka, potem atakować tutaj wspólnie na H6. No, tak jak widzicie, strategii jest cała masa, nie jest prosto to grać na pewno, a trzeba się po prostu w tej włoskiej mocno orientować. Jest posunięcie teraz, bicie na C5. Wieża odbiła i hetman na D1 wrócił. Skoczek wleciał tutaj na F4 i w tym momencie nastąpiło B4. No właśnie. Dlaczego nie można zbić? No bicie jest takie, można powiedzieć, niby słabe, ale to też trzeba zauważyć dlaczego, bo jest bicie tutaj, jeżeli wieża wróci na C8, to goniec może fajnie stanąć na D6. No i znowu takie strategiczne, fajne zagrania. Istnieje też opcja bicia oczywiście skoczka, co też jest bardzo dobrym zagraniem po biciu wieżą. Hetman B1 z atakiem na pionka. Tutaj pojawia się fajne pole na F5 i białe na pewno na to mogłyby pójść. To ciekawe rzeczy oczywiście się pojawiają w pewnym momencie, ale cały czas żałuję tego, że panowie nie grają jakichś ostrzejszych debiutów. Wieża zagrała teraz na C8, na co Vidit wybił pionka i zbił po prostu pionka na A5. Tak po prostu. Skoczek na C6, tutaj Nakamura nie dostrzegł prawdopodobnie jednej rzeczy. Goniec zagrał na C3 i skoczek wziął na E5. No i właśnie to jest teraz błąd ze strony Hikaru. Dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta. Goniec wziął na E5, goniec wziął na E5 i skoczek zbił na D5, czyli pionek więcej po stronie białych. Tutaj się pojawia po prostu bardzo prosta taktyka. Dziwne, że Nakamura tego nie znalazł. Nie wiem, co miał oczywiście na myśli, ale no tak poszło dosyć prosto i po wybiciu skoczek wybił, pionek więcej, hetman E6. No a na tym poziomie pionek więcej to jest masakra. Znaczy bardzo dużo chciałem powiedzieć. Wieża D3 ze strony białych. Skoczek wrócił na F4 niby dobrze, ale wieża D6 i tu się robi już bardzo, bardzo ciężko. Hetman na A2. I tutaj wieża wzięła kolejnego pionka. Robi się gorąco. Partia jest niestety bardzo trudna już. Pozycja jest bardzo trudna czarnymi. Hetman zagrał na B2 z atakiem tutaj na tego skoczka. Jednakże hetman na D7. Zobaczcie, jak też sprytnie gra Vidit, dlatego że wieżą wybić nie można z prostego powodu, że hetman C8 i tam za chwilę dajemy mata. W każdym razie w tym układzie hetman zagrał na B3, na co hetman zagrał na F5. Tu są potężne groźby i skoczek wrócił na G6. Pytanie do Was, drodzy widzowie, jak zagrać białym kolorem, żeby tę partię wygrać? Można sobie zatrzymać materiał i poszukać odpowiedzi, a tymczasem Vidit zbił wieżą na G6, po czym Nakamura się poddał. Dlaczego? Jeżeli będzie bicie, to jest bicie hetmanem, jeżeli król F8, to jest mat na D7. Rzecz jasna, jeżeli król H8, to sprawa prosta.
Szach, król odchodzi, znowu szach, tutaj czarne, tutaj białe grają za darmo. No ten ruch też byśmy mogli wykonać, byśmy prawdopodobnie wygrali, bo jeżeli tak zagramy, hetman zbije, tutaj zbijemy, tak, tak, no to też wygra na białych jest jak najbardziej, ale dlaczego mamy się męczyć, skoro sprawa jest prostsza. W tym układzie wystarczy zagrać wieża e4 i tutaj nie ma za bardzo jak się bronić. Więc bardzo ładna partia w tym układzie, znaczy kombinacja piękna ze strony Wilita, ale dosyć prosta w sumie. Nakamura chyba się sam posypał. Szkoda, bo bardzo liczyłem na to, że awansuje do meczu o Mistrzostwo Świata. Oczywiście nic nie jest stracone, bo traci tylko jeden punkt do liderów. Zobaczymy, jak to się potoczy mimo wszystko. Szkoda takich porażek. Turniej jest bardzo wyrównany, uważam, i dzieje się dużo, sporo niespodzianek, sporo w sumie fajnych partii. Szkoda, że partia włoska, ale to już mówiłem. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.